Dawaj mnie, kurde. Musimy teraz każdą z tych platform podwyżyć do góry, żeby dostać się do komnaty tajemnic. Dark Hall. Dobra, co to będzie za pomieszczenie? Tak, 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 tak. Konfrontacja ze zbroją. LOL! Co to było? A! Camelot tutaj spadł. Jezu, przez chwilę myślałem, że będę mógł spaść do tego. Tam przez te kraty. O, teraz się chce ruszyć. Nie pamiętałem szczerze, czy ja miałem go właśnie na te rzucić na te kraty, czy właśnie tak jak teraz w ścianę poleciał. Okej. Aha. Coś takiego trzeba było zrobić, dobra. Nieważne. A ta sekcja z kolei mi przypomina loch w kamieniu filozoficznym na PS1. I to bardzo mi przypomina z tego względu, że w kamieniu filozoficznym na PS1 było właśnie coś takiego, że jak przechodziliśmy przez lochy, to też były właśnie takie platformy, które zabierały nas właśnie na górne sekcje, gdzie właśnie były te zbroje, które nas atakowały. Zdążę? Nie zdążyłem. Ale zdążyłem tu się dostać. Ha! Oszukać przeznaczenie w tym momencie. To było. Kurde, trochę tych punktów mamy. Czy się okaże, że naprawdę, kurde, wygramy w kolejnej gierce, w kolejnym porcie Komnaty Tajemnic. Wszystko i nic. No to było bardzo wredne, w szczególności, że ja dopiero co wchodziłem do góry i nawet nie miałem możliwości się obronić, ale to taki szczegół, nie oszukujmy się. Dobra, kolejna platforma została uruchomiona. Jestem ciekaw, czy mógłbym w sumie teraz tak doskoczyć wyżej. Byłoby fajnie. Nie musiałbym tamtego jednego pomieszczenia robić. Ale wątpię szczerze w to. W szczególności, że Harry nawet nie jest w stanie doskoczyć z takiej odległości, więc... No muszę jeszcze ten jeden pokój zrobić, nie oszukujmy się. A to był ten pokój. Co to było? Forgotten, co? Aż muszę zobaczyć. A, zaginione jaskinie, coś takiego? Czy nie zaginione, tylko takie opuszczone? Powiedzmy, nie wiem. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa!
Wingardium Leviosa! Co jest? Co ja źle zrobiłem? No, nareszcie się kurde udało. Ja pierdzielę, myślałem, że to trzeba było, wiecie, wyżej ten kamień jakby mieć, żeby go potem opuścić. Się okazuje, że jednak nie. Więc okej, dobra, niech będzie. Może być i tak. Dobra, teraz trzeba znowu, kurde, powtórka z rozrywki z zakazanego lasu. Uważamy na te, kurde, zasrane trolle. Pierdolone. O kurwa, widzieliście jak ich uniknąłem? Ej, ja ich uniknąłem! Całkiem ładnie mi to poszło, to uniknięcie ich. Ja pierdziule! Ej, to... Wow, 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 wow! Co jest? Ej, ja zawsze z tą sekwencją się męczyłem! Ej, ja zawsze z tą sekwencją się męczyłem za dzieciaka! Co mi tak łatwo poszło teraz? Dobrze, kurde. Ej, to mi się podoba. Tu było takie like a boss, kurde. Like a boss. To, co się stało, to było like a boss i kurde... Nie podoba mi się to, że już słoneczka nie ma. Jest godzina 18:26. Lol. Ale smutno. Dobra, zaczynamy wielki finał. Ginny! Ginny! Don't be dead! Please wake up! She's alive, but only just. Ginny's been writing in the diary for months, pouring out her soul. And as she did, I grew stronger, until I had enough power to start pouring a little of my soul back into her. Ginny Weasley opened the Chamber of Secrets. She daubed threatening messages on the walls and set the Serpent of Slytherin on the Mudbloods and Filch's cat. I'm afraid Ginny told me all about you, Harry. So I decided to show you my famous capture of that great oaf, Hagrid, to gain your trust. One day, I hoped to lead another in my footsteps, to finish the work of Salazar Slytherin. I knew you were on the trail of Slytherin's heir, so I led Ginny down here to wait. Tom Riddle was my filthy, non-magical father's name. Do you see it yet, Harry? I am Lord Voldemort, and now, Harry, I am going to teach you a little lesson. Speak to me, Slytherin, greatest of the Hogwarts Four! No to jedziemy, proszę państwa, ostatni boss, czyli Bazyliszek, a.k.a. Tom Riddle, a.k.a. Lord Voldemort. Ale nie no, bardziej Bazyliszek, no bo Tom Riddle aka Lord Voldemort to po prostu tam w tle będzie coś pierdolił. Ale no nie oszukujmy się, moi drodzy, to jest jedna z moich ulubionych konfrontacji i czuć, że to jest ostatni boss. I nie oszukujmy się, ale głos Toma Riddla z... oryginalnego dubbingu, czyli z tej wersji gry, lepiej brzmi niż w polskiej wersji Komnaty Tajemnic, bo on tam brzmiał dosłownie jakby był jakimś podstarzałym gościem. Jak widzicie, Felix Faux przyleciał i
pozbawił bazyliszka wzroku, bo wydubał mu oczy. I teraz będziemy walczyli w taki, a nie w inny sposób. Dawaj, 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 dawaj. I teraz musimy skrzywdzić bazyliszka właśnie w taki sposób. Troszeczkę to jest, nie wiem, realistyczniejsza konfrontacja. Nie oszukujmy się, ale to co było w Komnacie Tajemnic na peceta, było fajne, że mogliśmy z miecza strzelać, ale na dłuższą metę było mało realistyczne. W sensie, że mogliśmy czar rzucać, wiecie o co chodzi. To bardziej w mojej opinii jest realistyczniejsze. Ale to jest tak jakby, no, moje zdanie. I nie chcę tutaj oczywiście powiedzieć, że wersja pecetowa zrobiła, nie wiem, wszystko najgorzej, no bo tak nie jest. Zresztą jak widzicie, w tym let's playu potrafię skrytykować i wersję na PS1 i wersję pecetową w odpowiednich momentach i też pochwalić obie te wersje, więc to o czym świadczy. Jeżeli chodzi o bazyliszka, no to konfrontacja dosyć prosta, nigdy nie miałem z nią jakichś większych problemów. Tak więc myślę, że nie ma co tutaj mówić. Tak to właśnie teraz będzie wyglądało, moi drodzy. O, bazyliszku, uważaj sobie. Nawet połowy HP od nie ma, no kurczę pieczone, dawaj szybciej trochę, bazyliszek, no. Nie szkoda ci czasu. No ale dobra, no w trakcie tego to mogę oczywiście ocenić to, co w tle nam tutaj towarzyszy, czyli soundtrack. Jak i sama w sobie arena jest, kurde, naprawdę epicka, chociaż osobiście uważam, że lepiej to w wersji pecetowej jednak zostało zrobione. To jednak ta arena też jest niczego sobie, a muzyka, która nam towarzyszy, zresztą sami sobie posłuchajcie. No coś pięknego po prostu, więc dobra, może przejdę do podsumowania tej gry, żeby nie było, że ja tutaj tak będę, kurde, siedział i myślał nad niebieskimi migdałami. Więc co ja mogę powiedzieć o Komnacie Tajemnic na PS1? No, nostalgia, nostalgia, jeszcze raz nostalgia. To była pierwsza wersja Komnaty Tajemnic, jaką ogrywałem, nie licząc wersji na PC-ta, która była później. Chociaż w wersję PC-tową bardzo mało grałem Komnaty Tajemnic, ja więcej grałem w Kamień Filozoficzny, tak też zresztą mówiłem na Let's Playu z Komnaty Tajemnic. No i co tu mogę powiedzieć więcej? Bardzo fajna gra. Okej, graficznie może nie jest ona powalająca, chociaż i tak uważam, że większość modeli nie jest aż takich złych, jeżeli chodzi o model poziomów. No jeżeli chodzi o postacie, no to tutaj niektóre postacie pozostawiają wiele do życzenia. Oliver Wood, który ma praktycznie monobrew. Harry, Malfoy, Ron, no sami wiecie o czym ja mówię w tym momencie, nie? Jeżeli chodzi o udźwiękowienie, jakby sam pomysł na poziomy, sekrety i tak dalej, wszystko jest jak najbardziej w porządku i nie mam do czego się przyczepić. Aczkolwiek no niektóre wątki są tutaj trochę po macoszemu potraktowane i też niektóre wątki w wersji na PC były po macoszemu potraktowane. I zresztą, nie wiem, jak oglądaliście od początku ten let's play, to wiecie o czym ja dokładnie mówię, że są tutaj niektóre momenty, które są totalnie bez sensu w wersji na PS1 i są totalnie niektóre bez sensu momenty w wersji PC-towej. Jeżeli chodzi o samą fabułę, no to jest to samo, co mówiłem w Komnacie Tajemnic na PC-ta. Tutaj praktycznie jest dosłownie to samo, tylko że niektóre wątki zostały przedstawione, których nie było w wersji na PC-ta, czyli na przykład wątek z walentynkami, czy chociażby Nora, której również nie było w wersji PC-towej. I tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia.
There was silence. Silence except for the steady drip, drip of ink still oozing from the diary. The basilisk venom had burned a sizzling hole right through it. Shaking all over, Harry pulled himself up. His head was spinning as though he'd travelled miles by flu powder. Ginny drew a great shuddering gasp. It was me, Harry, but I swear I didn't mean to. Riddle made me. He took me over. Harry told her that it was all right, that Riddle and the basilisk were finished. Come on, Ginny, let's get out of here. They were flying upwards, and before he'd stopped enjoying the ride, it was over. All three of them were hitting the wet floor of Moaning Myrtle's bathroom. Harry told them everything. He told them about hearing the disembodied voice, how Hermione had finally realized that he was hearing a basilisk in the pipes, how Aragog had told him where the last victim of the basilisk had died, how he had guessed that Moaning Myrtle had been the victim, and that the entrance to the basilisk's lair, the Chamber of Secrets, might be in her bathroom. Professor Dumbledore explained that 50 years ago, Lord Voldemort, as a 16-year-old Tom Riddle, had enchanted his diary, and that diary had enchanted Ginny. Later, Harry managed to release Dobby from the slavery of Lucius Malfoy, for it was Lucius Malfoy who had planted Tom Riddle's diary on the hapless Ginny Weasley. And as for Harry, well, once again, he truly was the boy who lived. Finally, let's see who will win this year's House Cup. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor are in the lead on house points. Gryffindor. No i dobra, moi drodzy, jestem z wami z powrotem już w napisach końcowych, mimo że za długo nie będę się tutaj odzywał, no bo nie oszukujmy się, to co chciałem powiedzieć, to już mówiłem w trakcie konfrontacji z Bazyliszkiem, a.k.a. też Tomem Riddle albo Lordem Voldemortem. Więc to co chciałem już wam wcześniej powiedzieć, to wam powiedziałem. Natomiast, no jak widzieliście po cutscence, wszyscy żyli sobie długo i szczęśliwie, już nie ma żadnych tutaj problemów. Ginny żyje, ma się dobrze. Dumbledore powiedział, że to był bardzo ciężki rok szkolny. Zresztą jak każdy następny rok będzie też ciężki. Hagrid dowiedział się o tym, że Aragog nas zaatakował i tam niby załagodził trochę sytuację z Aragogiem, coś takiego. Lockhart dokładnie stracił pamięć, ponieważ rzucił czar na samego siebie przez zniszczoną różdżkę Rona. Czar, który zapomniał, w zasadzie wymazał mu pamięć, bo jak wiecie, Lockhart okazał się oszustem, to co powiedziałem też w wersji na peceta, że tak naprawdę przypisywał sobie zasługi innych czarodziejów do swojego, że tak powiem, profilu, do swojej samooceny. Dodatkowo jeszcze, no wszyscy żyli sobie długo i szczęśliwie, można było zobaczyć, że Harry był na sam koniec zadowolony. I tyle, no nie mam nic więcej tutaj do powiedzenia, no może poza takim jednym faktem,
gdzie po podsumowaniu punktów nie wiedzieć czemu narrator powiedział Gryffindor. Nie wiem w ogóle dlaczego nie powiedział Gryffindor, nie wiem, wygrał czy coś, tylko po prostu Gryffindor, takie troszeczkę dziwne z mojej strony, nie będę tego ukrywał. I co jeszcze chcę powiedzieć? Chyba to by było na tyle, nie mam nic więcej do dodania. Jedyne co to przy ceremonii przyznawania punktów zamiast Dumbledora to narrator nam tam wszystkie te punkty podliczał, co można było posłuchać, że była jednak różnica w głosach, no nie? I tutaj mamy wszystkich twórców wymienionych, nawet oni są na obrazach. I moi drodzy, to troszeczkę smutna informacja, bo to już jest koniec. To była ostatnia wersja Harry'ego Pottera na PS1. Już nie będzie innych Harry'ch Potterów na PS1. To był ostatni Harry Potter na PS1. I tu są właśnie te gnomy, które w ogóle w grze nie wystąpiły, tylko są na napisach końcowych z jakiegoś powodu. Ale okej. No niech one sobie tutaj będą. Trochę szkoda, że to jest ostatni Harry Potter na PS1. No ale trudno się mówi, no nie można mieć jakby to można powiedzieć wszystkiego. No i następna gra będzie już ostatnią grą Komnaty Tajemnic z tego maratonu, nie? Dopiero potem na lato wracamy sobie z maratonem, tym razem Więzienia Azkabanu, gdzie to będziemy mieli tylko dwie gry, czyli Harry Potter i Więzienia Azkabanu na PC-ta i na PS2. I może wtedy w końcu Slytherin lub Ślizgoni wygrają, bo na chwilę obecną to w każdej następnej grze oni przegrywają, tak więc no. I w sumie, jako dowód, o ile chyba, bo nie wiem, robiłem chyba 100% w wersji, znaczy w Komnacie Tajemnic na PS1, bo ja jeszcze robiłem live z Komnaty Tajemnic na PS1. Tak więc, jeżeli nie będę dawał wstawki z mojego Let's Playa sprzed 8 lat, gdzie był ten upgrade różdżki, to prawdopodobnie dam urywek pod koniec tego odcinka z tego, jak to zrobiłem na livestreamach z wersji na PS1, bo będą one w trochę lepszej jakości, a jeżeli nie, no to dam oczywiście wstawkę, jak zdobywam ten cały upgrade, którego nie zdobyłem w tym V2 no sprzed 8 lat, no nie? W sensie z Let's Playa sprzed 8 lat, albo z tego livestreama sprzed 4 lat. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się oglądało Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic na PS1. Czy zagralibyście sobie w tę gierkę, czy macie plan zagrać w tę gierkę? I jakie wy macie wspomnienia z tą serią, jak i z tą grą? I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten Let's Play. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjalne, linki są pozostane w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na grupę na Discorda oraz na Facebook, gdyż tam się integrujemy razem wszyscy i was informuję o tym, co będę robił na kanale albo co będę robił na Crow Zajebatsu, ponieważ tam też na Crow Zajebatsu was informuję co i jak. W sensie na w swojej grupie i na Discordzie informuję, co tam ciekawego robię na Crow Zajebatsu, czy jakiegoś live'a, czy nie. A na Instagrama, dlatego że jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomień, to na Instagramie będziecie mieli powiadomienie o tej serii, jak i o innych seriach, jeżeli nie dostaliście powiadomień, ponieważ YouTube lubi często nie dawać powiadomień. Tak więc na Instagram jest tą właśnie lepszą trochę ostoją. I to by było na tyle. Widzimy się w następnej i zarazem ostatniej grze z tego maratonu Komnat Tajemnic, czyli w Harrym Potterze i Komnata Tajemnic na PS2. I ja to nagrywałem 18 kwietnia o godzinie 18:44 i z tego miejsca mogę już powiedzieć, że mam nadzieję, że święta wam wielkanocne się udały. I chcę PGS-a pozdrowić, bo prawdopodobnie był on na... wyświetlił się w momencie, kiedy cutscenka leciała. Jako osoba, która jest online. Tak więc pozdrawiam cię, PGS. I co, widzimy się w kolejnych Let's Playach na moim kanale, czyli w tym wypadku Komnata Tajemnic na PS2 i w końcu w Jacku Zaginionej Granicy. O ile już Jack i Zaginiona Granica czasem nie lecą na kanale. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Thank you.
Sorry, Harry, but if you want more...